Stereotypy mówią, że kobiety do pieniędzy się nie garną. Jak to jest naprawdę i czy faktycznie temat pieniędzy kobiet zupełnie nie interesuje? Dzisiaj właśnie o tym porozmawiamy z Martą Kobińską. Zapraszam. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj do studia zaprosiłem Martę Kobińską, specjalistkę do spraw finansowych, z którym mierzę się już od ponad 20 lat. Dzisiaj będziemy z Martą rozmawiać sobie o finansach, ale w bardzo konkretnym kontekście, a mianowicie w kontekście kobiecym. Dzień dobry, Marto. Dzień dobry wszystkim. Na start takie główne pytanie, które mnie nurtuje już od dawna. Tak jak pierwszy raz rozmawialiśmy, mówiłaś o tej specyfice finansów kobiecych. Ja tak się zastanawiałem, wiesz, żyjemy wszyscy na co dzień, jednak jesteśmy otoczeni pieniędzmi, wszystko jest za pieniądze, finanse nas po prostu dotyczą, czy tego chcemy, czy nie. I zastanawiam się, gdzie tu jest specyfika tego takiego kobiecego podejścia do finansów, czy raczej tego, jak pieniądze dotykają kobiet. No właśnie, jakbyś mogła w ogóle troszkę uszczegółowić ten obraz finansów kobiecych, dobrze? Jasne. W ogóle temat pieniędzy jest tematem tak szerokim i czasami zaszufladkowanie go do takiego właśnie poziomu męskie finanse czy kobiece finanse jest jednym z wielu podejść, bo dla mnie pieniądze, jeżeli chodzi o kobiety i postępowanie w ogóle kobiet z pieniędzmi, różni się od właśnie podejścia męskiego, ponieważ pieniądz jest w ogóle taką energią męską. To mężczyźni od wieków zajmowali się w zasadzie pieniędzmi i im łatwiej przychodzi nawet rozmawianie o pieniądzach. Kobiety traktują ten temat jako tabu, jako coś, o czym się nie rozmawia i traktuje się w zasadzie te pieniądze tylko w kontekście takim domowym, a nie inwestycyjnym, nie takim przyszłościowym, rozwojowym. I tu jest chyba według mnie taka największa różnica. Wiesz co, ja powiem Ci tak, w swoim doświadczeniu mam sporo do czynienia z kobietami, które są szefowymi swoich firm, mają swoją działalność albo są gdzieś bardzo wysoko na stanowiskach w większych organizacjach. No i powiem Ci, że ja nie kojarzę, żeby one miały jakikolwiek problem dotyczący rozmawiania o pieniądzach, o wysokościach kontraktów, po prostu w kwestiach negocjowania tychże wysokości. Powiedz mi, jak rozumiem, patrzysz na ten temat damskiego podejścia, czy tam kobiecego podejścia do finansów w szerszym kontekście populacyjnym, prawda? Czy masz jakieś takie obszary, w których to podejście, o którym mówiłaś, czyli na przykład traktowanie pieniędzy jako tabu jest bardziej zauważalne niż w jakichś innych rejonach? Tak, bo to, o czym ty wspomniałeś, no to są kobiety na wysokich stanowiskach. I ja też powiem szczerze, że zajmuję wysokie stanowisko. Natomiast, no umówmy się, kobiet na wysokich stanowiskach wciąż jest mniejszość. Ja bardziej podchodzę do tego tematu szeroko, populacyjnie i odnoszę się nie tylko do kobiet, które zajmują wysokie stanowiska, ale takich, które albo prowadzą jednoosobowe działalności, albo pracują etatowo, albo nie pracują w ogóle i zajmują się na przykład dziećmi. Okej, rozumiem. A jak doszłaś w ogóle do tego, że takie różnice w podejściu nawet do rozmawiania o pieniądzach są tak, wiesz, tak znaczące, jak mówisz, nie? Jakby odsuńmy troszkę na bok te kobiety na wysokich stanowiskach, bo jak rozumiem, to mamy pewne zaburzenie obserwacyjne, tak? Natomiast zostaje, no cała reszta jednak, wiesz, no ludzi na wysokich stanowiskach czy właścicieli firm jest mniej niż tych, którzy pracują jednak na etacie, czy nie są gdzieś jakoś mocno wysoko na tych stanowiskach. Więc powiedz mi, skąd ci się wzięły te obserwacje? To nie wiem, to są jakieś badania, czy twoje, wiesz, osobiste? Znaczy, to też jest mnóstwo literatury, którą ja przeczytałam. To są moje obserwacje różnych grup społecznych wśród, nie wiem, moich znajomych, moich współpracowników, pracowników i kobiet, z którymi ja się też spotykam na co dzień. Jednak my kobiety w zasadzie od niewiele ponad 100 lat w zasadzie dostałyśmy prawo głosu. I tutaj wchodzi w grę mnóstwo przekonań, z którymi cały czas się jeszcze borykamy. Znaczy, bądź grzeczna, nie odzywaj się niepytana. Jak będziesz cicho, będziesz robić dobrą robotę, to na pewno ci zauważą. I to są takie przekonania, z którymi my kobiety, myślę, cały czas się zmagamy. Zmagamy się też z takim
powiedziałabym, dylematem praca czy dom. Tak, czy skierować się tą swoją energię na rozwój zawodowy, czy na przykład na rodzinę i na dzieci. I to są te dylematy, z którymi jakby cały czas walczymy, bo jednak żyjemy w kraju, gdzie te stereotypy na temat kobiet są bardzo mocno jeszcze zakorzenione. Wiesz, to jest znowu, to jest. Moje obserwacje się nie do końca z tym pokrywają, muszę ci powiedzieć. Bo to, o czym mówisz, się cicho, nie wychylaj się, na pewno ktoś cię dopadnie, chciałem powiedzieć, wypatrzy, jeśli się będziesz starać i dobrze pracować. Według mnie dotyczą tak samo kobiet, jak i mężczyzn. Zresztą te elementy związane z tym byciem cicho i nie wychylaniem się, my w ogóle wyciągamy jeszcze z naszej, wiesz, postpeerelowskiej edukacji w szkole. A przecież dzieci nie są punktowane za to, że myślą jakoś kreatywnie, indywidualnie, tylko za to, że wypełnią szlaczek tak, jak im nauczyciel czy nauczycielka kazali, prawda? Więc to wpływa oczywiście na nasze późniejsze działanie, jak najbardziej. Natomiast zastanawiam się, gdzie tu jest właśnie to rozróżnienie i tak trochę może, wiesz, wbijając ten patyk w mrowisko, czy cokolwiek tam się do tego mrowiska wbija. Zastanawiam się, czy to nie jest szukanie takich różnic, wiesz, Na może nie tyle, siłę. co na siłę, ale właśnie nie o to mi do końca chodzi, tylko być może to też jest obciążone jakimś Kahneman by pewnie powiedział, błędem poznawczym, tak? Czyli gdzieś tam bliższa ciału koszula i właśnie to jest efekt naszych obserwacji. Ciekawe, czy bardziej moich, czy twoich z drugiej strony. Znaczy, Natomiast jakby rozumiem, że sytuacja, o której mówisz, czyli że mamy te różnice w podejściu do finansów, że facetów na stanowiskach wyżej jest więcej niż kobiet, no to są po prostu statystyki. No tak jest i nie ma co się z liczbami kłócić, no bo tutaj nie wygramy kłótni z liczbami, rzeczywistością. No właśnie, ale potem też powiedziałeś, że mamy taki konflikt wewnętrzny pomiędzy karierą a domem i rzeczywiście konflikt u kobiet jest wyraźniejszy, choćby z tego powodu, że jak na razie to tylko one rodzą. I siłą rzeczy no, jest nie to. będzie chyba inaczej. Wiesz, tutaj jakbyśmy podeszli do inżynierii genetycznej i pewnych trendów w narracji, prawda, społecznej, moglibyśmy się nad tym dłużej zastanawiać, ale nie o tym dzisiaj. Natomiast gdy mamy te dzieciaki trochę większe, no to w sumie znowu trendy społeczne mamy takie, że ta rodzina jednak stara się w miarę unormować podejście, czy unormować, sprawić, żeby były podobne zaangażowanie ojca i matki, nie, do wychowania dzieci, więc to wszystko też się zmienia. Takie mam przynajmniej wrażenie. Ja myślę, że się zmienia, ale zanim to się zmieni, to myślę, że to jeszcze te 2-3 pokolenia. Aż tyle mówisz? Aż tyle. Bo jednak my cały czas, że tak powiem, staramy się, ale no nie ukrywajmy, obydwoje mieszkamy w wielkim mieście, Tak w jest. Warszawie, i myślę, że to nasze postrzeganie rzeczywistości jest trochę inne. Na pewno. Ja pochodzę z w zasadzie no, małej miejscowości niedaleko Krakowa i też obok wielkiego miasta, natomiast do liceum chodziłam w takim średnim miasteczku i wierz mi, że za każdym razem, jak jadę w rodzinne strony, to jest zupełnie inny świat. I absolutnie tutaj nie chcę tego oceniać, czy lepiej mieszkać w wielkim mieście, czy lepiej mieszkać w małej miejscowości. No, ale nie da się ukryć, że wielkie miasto to też większe możliwości i większe też horyzonty. Natomiast no, żyjemy w kraju, w którym mieszka tam około 40 milionów ludzi. Zgadza się. Warszawa ma, nie wiem, ze 2 miliony, Tak. więc jeszcze 38 milionów Jeszcze trochę. rozsianych jest po całej Polsce. Więc ja myślę, że tutaj to nasze podejście powinno być lekko skorygowane właśnie o tą geografię. Coś w tym jest. Miałem kiedyś takiego znajomego handlowca, który dużo jeździł po Polsce i właśnie rozmawialiśmy często poruszając różne podobne tematy. Ja mówię, że jest inaczej, on mówi, że jest inaczej. A tak na mnie patrzy, wiesz co, ty mieszkasz w Warszawie, ty nie wiesz, co to jest Polska, nie? No, I może coś w coś tym w tym być. jest i myślę, że tak samo jak na przykład jakby społecznie kobiety się różnią od mężczyzn. Jakby dla kobiet Tak, ważniejsze różnie. jest ten kolektywizm, to działanie w grupie. I jak sobie popatrzysz na przykład z takiej psychologii społecznej, to jednak kobiety rzadko przypisują sobie zasługi jako sobie samym. Raczej to jest zrobiliśmy razem.
A mężczyznom przychodzi łatwiej generalnie powiedzenie: ja to zrobiłem, ja to osiągnąłem. No i tutaj wyczuwam u Więc... siebie pierwiastek kobiecy. No dobrze. A ja z kolei bardziej męski, więc. No cośmy się dogadali. Słuchaj, przejdźmy trochę może bardziej w te finanse, bo tutaj pokazałaś też, że mamy znowu ten element kobiecy możemy podzielić też na dwa etapy, czyli ten zawodowy i rodzinny, nie? I bardziej ten element rodzinny w kontekście finansów zawsze jest bardziej podkreślany. Natomiast jakbyś mogła w paru punktach, jeśli by się tak udało podkreślić, czy opisać w ogóle te cechy charakterystyczne kobiecego podejścia do finansów i właśnie zróżnicować, czym się różnią te finanse w podejściu zawodowym, a właśnie rodzinnym. No myślę, że tutaj i w zawodowym, i w rodzinnym kobiety na pierwszym miejscu stawiają zespół, czyli to takie mikrootoczenie, które wokół siebie mają. I to jest taki pierwszy element, bym powiedziała, Czyli, poczekaj, bo ja ci wejdę troszkę w słowo. Czy to rozumiem, czy to chodzi o to, że one jakby siebie zauważają na samym końcu tego łańcucha pokarmowego, tak? Najpierw tak. opłacą pracowników, tak? Jeśli chodzi o podejście zawodowe w domu, najpierw obkupią dzieci, męża, nie wiem, zaopatrzenie w domu, a dopiero na końcu dla siebie to, co jest im tam potrzebne, tak? Tak, swoje potrzeby zazwyczaj realizowane są na samym końcu. I też ja to próbuję właśnie pokazać. Drugą taką rzeczą jest, powiedziałabym, negocjowanie stawek. Nie? Jeżeli chodzi o to, powiedzmy, takie podejście zawodowe. I tutaj kobiety jakby. Łatwiej im jest z czegoś zrezygnować na rzecz jakby niższych zarobków, niż twardo walczyć o swoje za pomocą argumentów. No to ciekawe, widzisz, co mówisz. I to działa po obu stronach równania, tak? No bo one niekiedy coś kupują, a niekiedy coś sprzedają. W kontekście nawet zawodowym, prawda? Tak. Czyli trudniej im z jednej strony obronić cenę, gdy są sprzedawcami, a z drugiej strony łatwiej jakby dają handlowcowi podnieść stawki, to w obie strony działa, czy tylko w jedną? Jak to jest? Ja myślę, że w dwie strony, bo kobiety częściej szukają kompromisu. Czyli nie chcą wchodzić w konflikt. Tak, nie chcą wchodzić w konflikty i łatwiej jest im zejść z oczekiwań, zarówno po stronie jako osoby kupującej, tudzież sprzedającej. Co jeszcze można by było powiedzieć, jeżeli chodzi o takie różnice. W ogóle jakby świadome budowanie swojej poduszki finansowej i zarówno w kontekście jakby zawodowym, i zarówno w kontekście prywatnym, to jest kwestia takiej dojrzałości finansowej, jak ja to nazywam. Czyli takiej znajomości w ogóle podstaw finansów, znajomości albo może umiejętności zróżnicowania, czym jest budżet, a czym jest cash flow, bo to są dwie różne rzeczy. I tutaj też zarówno w kwestii zawodowej i domowej. Rozumiem. Okej. I tutaj rozumiem, wchodzisz ty cała na biało, bo przecież prowadzisz działalność edukacyjną dla kobiet. Za chwilkę podpytam cię trochę o nazwę, bo nazwa jest niesamowita i nie do końca wiem, skąd się wzięła, ale to za moment. Natomiast powiedz, skąd ci wziął się w ogóle taki pomysł na to, no przecież ty pracujesz dość intensywnie, prawda? Poza tą częścią edukacyjną, normalnie będąc tą specjalistką od finansów. Zresztą rozmawialiśmy o tym przecież przed programem, że gorący okres dopiero co ci się kończy i masz chwilę na wzięcie takiego niezbyt dużego oddechu, prawda? Więc skąd ci się Tak. to wzięło, żeby jeszcze zabrać się za edukowanie kobiet w kontekście finansowym i jak ty na to czas znajdujesz? No tak, na co dzień jestem dyrektorem finansowym i moja praca pochłania w zasadzie dużą część dnia. Natomiast tą edukację finansową ja traktuję jako misję. To jest dla mnie też niezwykle ważne, żeby uświadamiać kobiety, żeby o swoich pieniądzach, o swoich oczekiwaniach mówiły otwarcie, żeby w ogóle oswoić ten temat finansów. Natomiast
Ja do tego podchodzę trochę inaczej niż w pracy. No, w pracy mam, powiedzmy, tam twardą matematykę, Excel, programy i na tym się jakby w większości czasu skupiam. Natomiast jeżeli chodzi o tą moją działalność taką edukacyjną, to ja łączę tutaj psychologię z takim twardym, z taką twardą wiedzą finansową, bo dla mnie najważniejsze jest to, co mamy w głowie. Czyli nasze podejście, nasze schematy, nasze nawyki, nasz w ogóle sposób myślenia o pieniądzach, bo z tego wszystko się bierze, tak? Bo załóżmy, że na przykład mamy osobę, która popadła w kłopoty finansowe, Tak, teraz będzie ich pewnie więcej. tak, dokładnie tak. I krótkoterminowo jesteśmy w stanie, że tak powiem, kolokwialnie spiąć pośladki, zarobić, nie wiem, więcej, przyoszczędzić i z tych kłopotów wyjść. Natomiast jeżeli my sobie w głowie nie przepracujemy schematów i przekonań i nie wyrobimy sobie takich zdrowych nawyków, to w momencie, kiedy nam się sytuacja finansowa poprawi, my bardzo szybko wrócimy do punktu wyjścia. Tak jest. No, tu mamy też mnóstwo przykładów, i wiesz, nie tylko z życia kobiecego, ale przede wszystkim gwiazd sportu, które zarobiły ogromne pieniądze i przehulały to w bardzo krótkim czasie, żyjąc no dość rozrzutnie, prawda? To głównie o to chodzi. Ale znowu poruszasz ciekawy temat, o którym wcześniej nie rozmawialiśmy, więc, drodzy Państwo, to nie jest ustawka, ale właśnie Marta powiedziała o tym, że kluczem do całej zabawy są jednak nawyki, tak? I wygenerowanie takiego sposobu życia, który wspiera nasze dążenia, a nie no, rozrzuca nasze zasoby na prawo i lewo, nie? No, nawyki to klucz, tak? To o tym już nieraz mówiłem w tym programie, ale widzę, że nawet to, o czym ty mówisz w zupełnie innym obszarze, no jednak działa tak samo, tak? Nasz mózg to nawyki, po prostu. Oczywiście, że tak. Ja na swoim blogu właśnie mam całą serię artykułów właśnie opierających się o nawyki, które jakby nie od razu mają przełożenie na nasze finanse, ale długoterminowo jak najbardziej. To wróćmy, czy tam przejdźmy może do Twojego bloga. Drodzy widzowie, blog Marty nazywa się Piasek w butach. Z finansami mi się to nie kojarzy zupełnie. Natomiast jak sobie poczytamy to, co tam jest, to oczywiście siedzimy bardzo głęboko w finansach, w przekonaniach, w nawykach. Teraz, Marto, skąd ci się wziął w ogóle pomysł na edukację, to już wiemy. A teraz na taką nazwę bloga. No, piasek w butach. W zasadzie ta nazwa ewoluowała i finalnie utworzyła się w czasie pandemii. Piasek w butach to jest taka metafora rozwoju osobistego i w ogóle rozwoju też finansowego, bo mając piasek w butach, my jeżeli mamy tam kilka ziarenek, to sobie tam wygodnie chodzimy, wszystko jest w porządku. I jak on się tam dosypuje, to nas uwiera, powstają odciski. I tak samo jest właśnie z rozwojem osobistym i z rozwojem finansowym, że my jako ludzie jesteśmy w stanie bardzo dużo znieść, my mamy niesamowite zdolności adaptacyjne, Zgadzam się. więc przyzwyczajamy się bardzo szybko do warunków, jakie mamy. Natomiast jeżeli za dużo bierzemy na siebie, to przyjdzie taki moment, że nas to bardzo mocno przygniecie i będziemy musieli coś z tym zrobić. I właśnie o tym jest piasek w butach, o tym, żeby wysypywać ten piasek, czyli te złe nawyki, te złe przyzwyczajenia na bieżąco. Super, to fajnie, że znaleźliśmy się w takim miejscu naszej rozmowy, gdzie mogę tylko zaprosić naszych widzów na piasekwbutach.pl, żebyście tam poczytali, posłuchali, bo tam też jest link do podcastu Marty. Mnóstwo fajnej treści. Natomiast Marto, jakby zbliżając się pomalutku do końca, chciałbym poprosić Cię o to, żebyś podała naszym słuchaczom i widzom jakąś jedną metodę, która pozwoli takie jedno ziarenko wyciągnąć, nie? Po troszeczkę z tego buta. Co możemy poprawić w naszym życiu finansowym, aby nam żyło się troszkę lepiej? To ja mam taką złotą swoją zasadę. Skupiajmy energię na tym, na co mamy bezpośredni wpływ. I to niezależnie od finansów, prawda? Niezależnie od finansów, też szczególnie dlatego, że patrząc na całe otoczenie makroekonomiczne, które mamy w tym momencie, na tą szalejącą inflację, na wojny tuż za naszą granicą,
My realnie, my jako, nie, Marta Kobińska, Tomasz Ciosek, my nie mamy na to wpływu. Natomiast mamy wpływ na decyzje, jakie w związku z tym podejmujemy. I na tym radzę wszystkim się skupić. Fantastycznie. To jest coś, co warto ze sobą wynieść, przynajmniej jakbyśmy mieli jedną rzecz wynieść z tej naszej rozmowy. No i w zasadzie taka mocno ogólna porada, prawda? Nie tylko finansowa, ale ważna. Dobrze, to na taki koniec, koniec, Marto. Rozmawialiśmy o tym, że Marta ma dla Was bonus. No i teraz, Marto, jakbyś mogła powiedzieć, jaki to jest ten bonus dla naszych widzów? Tak, ja popełniłam e-booka, jak stać się kobietą dojrzałą finansowo, w której dzielę się doświadczeniami, ale jest tam też mnóstwo ćwiczeń, jeżeli chodzi o nasz rozwój osobisty. I myślę, że tutaj potem w naszym podcaście prześlę ci link, żebyś mógł umieścić właśnie W do opisie zakupu. dolny, Natomiast ja, oczywiście. tak. Natomiast ja przygotowałam kod rabatowy na 25 zł. Jest to lato 2022. Super. Kod obowiązuje do 31 sierpnia. I jeżeli chcecie się rozwijać finansowo właśnie w tych trudnych czasach, no bo nie oszukujmy się, mamy trudne czasy, to proponuję zacząć od uporządkowania właśnie tego, co mamy w głowie. Fantastyczny pomysł, bo głowa rzeczywiście, niezależnie od sytuacji na rynku, od tego, co się dzieje za naszą granicą, będzie tym, co nam pomoże albo przeszkodzi w życiu takim, jakim byśmy chcieli prowadzić. I tym optymistycznym akcentem chciałbym, Marto, podziękować Ci za rozmowę, Wam, nasi drodzy widzowie, za słuchanie, za oglądanie i zapraszam do kolejnych odcinków oraz oczywiście do pobrania e-booka i wykorzystania rabatu, zanim lato się skończy. Dziękuję Ci, Marto. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo i zapraszam wszystkich na piasek w butach.pl.